Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Subnautiki na moim kanale. Moi drodzy, w ostatnim odcinku nie udało nam się postawić bazy, ale ktoś mi tak delikatnie podpowiedział, że prawdopodobnie elementy do zbudowania naszej bazy możemy znaleźć udając się w tym kierunku, w kierunku bezludnej wyspy. Dlatego moi drodzy, w dzisiejszym odcinku udamy się tam i ją przeeksplorujemy od stóp do głów. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra, moi drodzy, od razu wskakujemy na banie. Ja sobie porobiłem w międzyczasie dwie baterie, ponieważ mój Simot jest już rozładowany. Trzeba wymienić mu baterię. Siglite. Zawsze mi się to myli. No i dodatkowo mogę zrobić taki, patrzcie, zbajerowany nóż. Co prawda na razie nie będę go craftował. O, nóż żarowy. Nasz Simot musi się obrócić o 180 stopni. I ciśniemy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że coś tam dzisiaj znajdziemy. Simot 78% baterii. No dobra, wystarczy mu. No i postaramy się dzisiaj postawić faktycznie tą bazę w tym miejscu, którym ostatnio zaplanowaliśmy. Tara mordeczki, ja już płynę w kierunku tej wyspy, zrobimy cięcie i za chwileczkę się tam widzimy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już u stóp naszej góry. Mam nadzieję, że podpłyniemy sobie gdzieś od strony plaży. Mniej więcej może to było gdzieś tutaj. I chciałbym wejść dzisiaj na sam szczyt tej góry. Może Simota sobie zaparkujmy. O! Jesteśmy na plaży, super. Jeszcze troszeczkę. No i dobra. Mamy noc, co prawda. Ale mamy latarkę, więc nie mamy się co bać. Fioletowa tabliczka. Co prawda mam już dwie w domu, ale przydadzą się. Może na początku spróbowalibyśmy wejść po tym czymś. Da radę Farel? Chyba nie. I Farel się rozpędzi. O! Dobra, patrzcie, jesteśmy. Udało się, idziemy tędy. Ładnie. No i patrzcie, możemy wejść dzięki temu troszeczkę wyżej. Czy jednak się nie da? O! Najesz się! Dawaj. No chyba nie, ale bardzo fajnie widać stąd aurorę. Dobra. Jednak musimy stąd zejść, bo to nic nam nie da. Moi drodzy, jesteśmy przy portalu i wejdźmy sobie w niego jeszcze raz. On wtedy nas przeniósł chyba na inną wyspę, albo po prostu jakoś z drugiej strony wyspy. Jeszcze dokładnie tego nie rozszyfrowałem, ale sprawdźmy. No i dobra, jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. Teraz znajdźmy sobie wyjście. I to było bodajże w lewo. Tak! Jesteśmy. To co? Tutaj chyba sobie zapikujemy na bańkę? Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, ale chyba tak. Co to takie fajne? Zeskanujmy. Kępa. No dobra, nie mogę tego zeskanować, szkoda. A tutaj mogę to zeskanować. To już skanowałem, dobra. Okej, Siglite. I wychodzimy na zewnątrz. Tym razem mamy PDA. Dziennik danych i miejsc zbiórki. Dobra, dziennik głosowy z miejsca zbiórki. Dobra, super. Czyli mamy coś nowego. Z pewnością będziemy musieli to odsłuchać. Ale zanim wrócimy do bazy, przeeksplorujemy tutaj sobie co nieco. Nie mogę zeskanować, ok. Idziemy do góry. Miecz w dłoń, że tak powiem. Aha, napijmy się, bo smali nam rurkę, z tego co widzę. Raz, dwa. I może zjedzmy już w ten czas. Dobra, 69 starczy. I powiem wam tak. Jesteśmy na wyspie. Do Simota mamy 2200
81 metrów, czyli tak obróciło nas totalnie i jesteśmy na innej całkiem wyspie. Teraz jak my mamy tam wejść? Jak widzicie, patrzcie, mamy coś u góry i będziemy tam właśnie się wspinać. Dobrze, moi drodzy, super. Kolejna rzecz, którą zdobędziemy, to będzie roślina Ming. Dobra, przeskanujmy to sobie. Kielich również sobie przeskanujmy. Co my tutaj mamy? Jakieś kwiatki. Krzak, dobra. Wokselowy, niech będzie. To skanowane było. I teraz, moi drodzy, jak tak wejść bezpiecznie, żeby się nie zabić? Tutaj jakoś ten nam kick climbing wychodzi bardziej. Wychodził przez chwilę, dobra. Jest, jest. Patrzcie, mamy dwie aż bazy z prawej i z lewej, czyli nasza cywilizacja, czy też obca cywilizacja tutaj starała się osiąść, ale coś im nie pykło, bo widzę, że to jest spalone tak jakby. Okej, okay, super. Karabin nieuruchamiający, fragment. No i super. Mamy jakiś karabin, czyli będziemy mogli się w końcu czymś bronić, nie tylko tym nożem daremnym na baterię. Dobra, halo? Jest tu kto? Weź przedmiot. Woda. No i super, dziękuję. Nie mogę zeskanować, ale patrzcie. Paproć. Palma paprociowa. Mam nadzieję, że jak tu wejdę, to nie spadnę. Obserwatorium i będziemy dzięki temu znali schemat i będziemy mogli takie same obserwatorium z pewnością postawić pod wodą. Wow. Pięknie, schemat dostępny, sprawdźmy. Pięknie, obserwatorium, szkło emaliowane. OMG. Szkło emaliowane doszło, ale jak stworzyć szkło emaliowane? Poczekajcie, rzucę tylko okiem, żebym wiedział. Może coś na tej wyspie występuje, z czego się robi szkło emaliowane, i wtedy będę wiedział. Ząb stalkera. O kurcze. Czyli będę polował na stalkery. Weźmy sobie te owoce, faktycznie. Można było zebrać, super. Cały czas coś stuka puka. Dobra. Widzę, że zasadzili wszystkie rzeczy. O! Widzę, że zasadzili wszystkie rośliny, które występują na tej wyspie. Dobra, wszystko mam zeskanowane? Mam. No to możemy wychodzić z tej bazy i udajmy się tym razem do tej drugiej. Czy będzie po prostu bezpośrednio ścieżka? Nie, ale jest jeszcze trzecia baza na dole, co naprawdę mnie cieszy. Zejdźmy sobie. Hyc, hyc, hyc. Patrzcie, jak on biega normalnie. Usain Bolt, zobacz. Pek, 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 pek. No i dobra, jesteśmy już na dole. Uważaj, stary, na kostkę, bo jak skręcisz, to do Simota nie dopłyniesz, bo masz prawie 2 kilometry. Wow, 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 wow. Synek, synek, synek. Synek, synek. Chamie ty. Mam nadzieję, że ich tutaj więcej matka nie ma, co? Ale je słyszę cały czas. Dobra. Nie widzę go. Zróbmy, co mamy zrobić i spadajmy stąd. Jest jeden tutaj. Wskoczy tu, czy nie? Nie, nie wskoczy. Otwórzmy. Wysokowydajne płetwy. Co ty gadasz, gościu, że są jeszcze lepsze płetwy niż ja miałem? Gdzie ja je mam? Czy po prostu tylko schematu się nauczyłem? No... Okej, okay, to mogę zjeść, zobacz. Farel, zjedz, zjedz, podnieś. Ej, czemu tego więcej sobie nie nazbierałem? Dobra, trudno. Użyj drabiny. Jesteśmy na dole, donica ścienna. Jest jakiś gościu! Chamie! Ale się patrzał, widzieliście to? Dobra, on tędy wszedł. Zeskanujmy sobie to jeszcze raz szybko, bo to mi się przyda. Patrz, kolejny! Co za dziadostwo się tutaj naplęgło. Dane pobrane, super, kolejne PDA. Później sobie to wszystko odsłuchamy i jakoś to przeanalizuję, o co chodzi. No dobra. Mamy
Zeskanowane. Bateria. Super. Bynajmniej nie będę musiał robić. Kolejne PDA. To chyba... reflektor. Gdzieś coś skanuję, a nie widzę gdzie. Super, super. Chyba to wszystko. Drzwi. Również możemy zeskanować sobie drzwi. Pięknie. Naprawdę opłacało się na tą wyspę przypłynąć. Gdybym wiedział, to już bym dawno to zrobił. Krabopająk. Mogę go zeskanować? Jeszcze go nie skanowałem? No co ty powiesz? Dobra, użyj drabiny. A drabinę mogę zeskanować, pani drabino? Nie, nie mogę, dobra. Szkoda. Tutaj nie ma nic. Jeszcze tutaj bym tylko się udał. Tabliczkę wziął. Pomieszczenie wielofunkcyjne. Dziękuję za uwagę. Czyli moi drodzy, jeszcze dzisiaj postawimy troszeczkę naszej bazy, 100% w tym odcinku. No i po prostu Farel buduje tą bazę tak na raty. Obiecuję wam, obiecuję co odcinek postawić bazę, a tutaj jak widać rzadko mu to idzie. Okej, teraz moi drodzy, trzeba się wspiąć na tą górkę i kolejną bazę przeeksplorować. Jestem... cicho. Cicho. No. Jestem mega ciekaw, co tam będzie. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, pięknie. Dobra, tutaj jednak nie, nie do tej dziury. Okej. Ej, ej, jeszcze raz, jeszcze raz. Stary, nie na takie górki wchodziłeś. Dawaj. Czyli jednak nie! Nie z tej strony. Jeszcze raz, tędy, ścieżką, ścieżką, śmiało. Okej, tak idzie. Działa, działa, pięknie. Jak on alpinista prawdziwy. Hop. No, 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 no! No, no! Nie z tej strony podchodzę? Naprawdę czarnym szlakiem idę, a nie oślą łączką? Nie no, chyba jednak tak nie dam rady. Dobra, jest ścieżka jakaś. Prowadzi mnie do góry, super. A już myślałem, że źle poszedłem. Dobra, stromo, 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 boczkiem. Stromo jest? Jest, ale patrzcie jakie widoki fajne. I tu mamy tył Aurory, dobra. Mam nadzieję, że nic w tych jaskiniach nie będzie. Okej, okay, okej, okay. I jesteśmy prawie na górze. Dobra, 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 tędy, tędy. Kurczę, jaka kręta droga. Dobra, to był czarny szlak. Podnieś mały arbuzowiec. No dobra, ale pierw sobie to zeskanujemy, dziękuję. Krzak chińskiego ziemniaka. Czyli będę mógł również sobie takie rzeczy sadzić. Dobrze mówię? Sprawdźmy nasz plecak. Mamy trochę tego jeszcze. Możemy jeszcze jedno nasionko podnieść. Podnieśmy. Weźmy skaner. Kolejne PDA. Dobra. Sprawdźmy sobie, co tutaj nam mówią. Zabrają z myślą o tworzeniu baz zdolnych wytrzymać nawet najbardziej ekstremalne. Dobra, to ja wiem. Tutaj mamy PDA. Szkoda, że nie mamy tłumaczenia, powiem wam, na polski totalnie. Troszeczkę nie chce mi się tego tłumaczyć. Dziś to przeczytam na necie i wam mniej więcej w przyszłym odcinku streszczę, bo naprawdę szkoda mi teraz na to czasu, a też tak dokładnie angielskiego perfekcyjnie nie znam. No to co moi drodzy, mamy tu wszystko przeeksplorowane. Wracamy do naszego Simota. Dobra moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Oczywiście Farel cwaniaczek przecież nie będzie płynął do Simota i tracił baterii w Siglajcie. Oczywiście sobie wrócimy teleportem. Tylko jak zejść z tej górki bezpiecznie? Okej, tędy dam radę? No troszeczkę zabolało, ale już wracamy do naszego Simota teleportem. A co my tutaj mamy? Sprawdźmy, czy coś jest tutaj ciekawego. Mamy drzwi do rozwalenia, super. Rozspawajmy sobie je. Ciekaw jestem, co tutaj znajdziemy. Już prawie jesteśmy na lokalizacji, w której będziemy stawiali naszą bazę, ale jeszcze natknąłem się właśnie na ten fragment statku i chcę sobie go przeeksplorować. Mam nadzieję, że coś przydatnego do naszej bazy znajdziemy. Uwaga. Dobra. Lampeczka.
Co to jest? Że niby o co chodzi? Czekajcie. Mogę zeskanować? Nie mogę. Zamknięte drzwi. Rozetnij. No to rozciąłem. Jeszcze raz. I co tutaj? Nie ma nic, jest tylko jedna skrzynka z wodą. Doprawdy. No dobra, a to mogę otworzyć? Otwórzmy. I pewnie będzie na zewnątrz wyjście. Nie, mamy coś, ale sobie zaczerpnijmy powietrza pierw w naszym simocie. Podpłyńmy do drzwi, żeby ten rekin się od nas po prostu odczepił. Dobra, mamy full powietrza. Płyniemy. Aha. No okej. Czyli byłem. Podnieś przedmiot. Brak miejsca w ekwipunku. No dobra, no to wypijmy sobie wodę, bo widzę, że naprawdę nas już suszy. Kolejna woda. No i mamy teraz możliwość wpłynięcia. Ale dajmy latarkę. Daj mnie ty latarkę. I co dalej? Wpłynęliśmy i co? I to tyle. Mhm. No fajnie. Ogólnie good, good. Good eksploracja. Dobra, płyniemy do naszej lokalizacji dalej. Nic tutaj ciekawego nie było. Jestem bardzo rozczarowany. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Zaczynamy budowę. Narzędzie ze sobą wziąłem. Dodatkowo mamy troszeczkę tytanu, szkło i szkło emaliowane. Super. A więc tak, przerzućmy sobie do ręki konstruktor baz. Pięknie, pod piątką jest, tak? Jest pod piątką. I chyba mi się wydaje, że postawimy sobie tak, tutaj pomieszczenie wielofunkcyjne. Co to było? Ty, gościu, uspokój się, nie gryź mnie. Pomieszczenie wielofunkcyjne, ej, ej, ej. Tylko jak to tak ustawić? Dobra. Coś takiego. Co myślicie? Będzie się trzymało? Jeszcze raz zróbmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy ciężko? Czy słabo? Czy ono będzie stało po prostu podparte na nogach aż do samego dna? Aha. Tak mogę postawić, ale na tym słabo wychodzi na to. Dobra, jest. Dobra, po prostu musiałem być troszeczkę wyżej. Okej. Okay. Pomieszczenie wielofunkcyjne. No jestem mega ciekaw, ile ono będzie miało miejsca. No dobra, pierwsze pomieszczenie jest. Teraz postawmy drugie pomieszczenie. Rozważne będzie oddzielenie miejsca pracy od miejsca odpoczynku w celu zwiększenia produktywności. No dobra, traktuj tę przestrzeń jak swój dom. No dobra, tak będziemy też robić. Okej, postawmy drugie też gdzieś w tym miejscu chyba, co? Sprawdźmy, czy to mniej więcej wygląda symetrycznie. No mniej więcej wygląda symetrycznie, super. Skonstruujmy i to sobie wszystko tak ładnie. Czego zabrakło? Czego zabrakło? Czyżby zabrakło tytanu? I ta ryba mnie naprawdę już denerwuje. Dobra. Mamy tytan. I to będą dwa pomieszczenia, których będziemy sobie... Powietrze! Dawaj, 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 dawaj do góry! 3, 2, 1, bo mi odcinkę zrobi na koniec odcinka. Dobra, zaczerpnęliśmy świeżego powietrza. No i moi drodzy, tak to wygląda z góry. Zgasimy światełko. Ja sobie tutaj to połączę taką fajną rurą szklaną, a tutaj zrobimy... jak to się nazywało? Sprawdźmy jeszcze raz. Obserwatorium. Obserwatorium zrobimy z tej strony. I ono będzie połączone, o, w ten sposób. Mi się wydaje, że naprawdę fajnie, o ile nam się uda oczywiście to połączyć, wszystko będzie się zgrywało. Czemu to właśnie na niczym nie stoi? Z pewnością będę musiał jakiś słupek zrobić do tego. No, ale to chyba już w przyszłym odcinku, moi drodzy. Mamy, widzę, jeszcze reflektor. Dodatkowo panel słoneczny. Z pewnością on będzie nam potrzebny, żeby zasilić
w środku naszą kapsułę drzwi. Potrzebny jest Tytan i Lid. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Co prawda zbytnio dużo nie wybudowaliśmy, ale sprawdźmy jeszcze tylko, czy mogę tutaj wejść. No niestety nie mogę wejść z pewnością. Będę musiał stworzyć osobne wejście. I chyba to będzie wyglądało w ten sposób. A jakbym chciał to obrócić, proszę państwa, da radę? Chyba da radę, ale Farel na razie nie wie jak. Dobra, coś takiego zrobimy. I ewentualnie jeszcze... który to był fragment? Ten? Tak, ten. I... no niestety się nam to nie złączy. Dobra, moi drodzy, Farel coś będzie kombinował w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, 300 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.